You could have at least knocked, Morrison. Yeah, I could have. I got some good news and some bad news. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front? This I like. The water needs turning on and those toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Dante! Dante! Do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion! Oh my god, tonight's my birthday party! Yeah, I'm turning 18! Not a little kid! Okay, Morrison, I'll take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find Lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Dante. You're gonna need the help. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old. Just kidding. You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? Siemanko wszystkim z tej strony Aki i witam was w kolejnym odcinku z Devil May Cry Piąteczki. Widzieliśmy oczywiście kasenkę, widzieliśmy agencję Devil May Cry od środka, którą po części można kojarzyć z trzeciej części odsłony, która niestety wtedy była walka od samego początku w niej. Dziewczyna, która kończyła 18, to im powiedziała, że to jest Patty, która występowała w anime, ale nie dam sobie za to ręki uciąć, więc mogę się mylić. Oraz już wiemy, jak V się znalazł w tej sytuacji, czyli po prostu przyszedł. Obstawiam, że jeśli chodzi o naszego pana demona, to możemy mieć sprawkę, skoro tak rzekomo ważny jest dla Dante, że z nim walczyć, to możemy... Może ma. No jest związane z całą jego przeszłością. Coś. Nie wiem. Nie. A poza tym, po poprzednim odcinku wciąż mam wielką niewiadomą. Jeszcze nie gramy Nero, więc nie wiem, co się stało do końca. A ja gram... No, spory kawałek od ostatniego filmu. Więc mam nadzieję. Ciekawi mnie odnośnie, kim jest V, czym jest, ponieważ nie jest człowiekiem, wiadomo, czym jest i co tak naprawdę on może zyskać dzięki całej tej akcji. $15 czerwca. Latający drób.
What the hell? Shoot. Did you find it? Well, I don't know what I found, but I think I saw some demons dancing. Well, then I guess we keep going. The Devil Sword Sparta is nearby. Okay. It's coming from the Clyphod's route. A już liczyłam, że coś schowali przed nami. Nie, oczywiście, że nie. Hops. Die. Go. You rang? Pierce through him. Nie chcę do nich podchodzić, wiecie? A bo tu jeszcze kosiarz jest. Przyciszyłam troszkę grę, bo zauważyłam, że początek może być ciut za głośno. Więc... No i już! Jakaś scena, gigantyczne miejsce do walki, naprawdę. Behemot. Boże, co za paskudy już na początku mi dają. Czekajcie. Tym, dobra. Zastanawiam się, czym się przezywało potworka. Sama w złym momencie do niego się zbliżyłam. Dobić. Idziemy w kolejne istotki. Nie ten. Tego dobimy. I tam jest jeszcze jeden. Aha. Przyjaciel nam się już skończył. Okej, to było fajne. I dobijmy go. Nie jest źle. Ja co prawda ja dalej jestem wielkiej niewiadomej i podoba mi się strasznie to, jak tutaj to wygląda. Coś rozwaliłam? Naprawdę? Ciekawie. Jestem naprawdę ciekawa, co tutaj się zdarzy. Bądź zdarzyło. Brzydko. Zawsze przydatne, wiadomo. Mogę przejechać po tym kamieniu? Mogę. Czekać chwilę. No co, nie mogę tu wejść? Oczywiście, że mogę. A bo tutaj jest to coś. Dobra. Chciałabym dobić to coś. Sama to kilka razy uderzę. Opa. Zniszczone. Tam jest jeszcze jedno. To niszcz to. Atakujcie. Bałam się, że już mi ucieknie. Ja nie chcę. Zwłaszcza, że teraz te wszystkie... Wiecie, te wszystkie rzeczy teraz tyle kosztują, nie? To...
warto pozbierać trochę mamonki. O, kolejna. Berserki się pojawiły. Ja chcę tylko ją dobić. Dajcie mi odejść. Tak. A jeszcze są te latające piżdżaki, nie? I to? Dobra, tu jeszcze jest do zniszczenia. Tego rozwalmy. A mnie trafił przez chwilę. Coś we mnie strzeliło, tylko pytanie co? A bo tam jeszcze jest wysoko gdzieś jeden. Teraz i ciebie jeszcze. Dobijmy to i to jeszcze. Boże, jak one są drażniące. Ze mnie ostatnio się ogólnie śmieli, że... Jak mam wybór, to powinnam już tylko tego wybierać sobie, bo jest łatwiejszy. Ale ja takie... Nie. Ja chcę pograć też tamtym. O, jakie duże drzewko. Doleć, doleć. Ha! Nie, nie. To niszczymy. Ja wam pomogę. No, bo my tam... Jeszcze chwilka. A już. Mam nadzieję, że nie popsułam nic. I tutaj jeszcze... Ile mamony? Chodź! Już się tłuc. Dobra, idziemy z tym. No ja mu prawie laską nic nie robię, nie? Jakby się uprzeć. Może cokolwiek mogę próbować, ale... Wiecie co, ja to ogólnie bym się z chęcią tej paskudy drugiej pozbyła, nie? O tej właśnie, co za mną przyszła. O to coś. Bo ja utknęłam właśnie. Przeżyjesz, B. Nic ci nie będzie. Ciebie dobiję. I ciebie dobiję. Czyli kozy będziemy mieć i tutaj. Było trzeba się tego spodziewać, ale oczywiście nie, nie spodziewałam się. O ile czerwonych orbów. Jaka ja bicza na orby się zrobiłam. Naprawdę, aż straszne. Ale to wiecie, no to się tak ładnie śpiewieci, taka kuleczka. Ej, to nie fair, ja chcę wiedzieć, jak się tam dostać. Tam jest coś fajnego. Najpierw tu, potem tu. Rozwalmy to. Dobra, rozwalmy to. Czy tu coś jest do rozwalenia? Nie, to teraz zbieramy to. Kulturalnie zejść po wszystkim, zebrać co się należy i można iść. Ale mam taką dość niepokojącą muzykę, melodię w tle, więc...
tam jest życie, a tam jest... I'd be lying if I said I wasn't. But the past is a bitter place for me. Myślisz o mamusi. Nie ukrywam, że mnie faktycznie zaintrygowała ich rozmowa. Wiecie, te krawędzie są głupko odporne. Nie spadniecie w przepaść. Tak jak ja się pcham do tych przepaści, nie? To widzicie? Są głupko odporne, więc przeżyjemy wszyscy. No i tu idziemy. Noż. Ale to te latające mędy, to wiecie. Ucieczka. Dobijałam kogoś, ty wredna mendo. Kitek się chyba zmęczył, wiecie? Tak, tak. Idźcie dobić. To będzie moja przyjemność z walki z nim. Że go dobiję. Ej, a tam jest kolejny. Ile tych fragmentów i ja nie wiem jak do nich dojść, nie? Hopsa. Nie obawiam się aż tak, bo gdyby coś się dużego pojawiło, to wiecie co, to mamy naładowane te już. Drugiego chciałabym. No dobra, dobijmy go. Hopsa. I jeszcze... Aha, dobra, nieważne, czas mi się skończył. Teraz go dobijmy, bo ja... Czy on się gdzieś utknął? Nie, nie utknął, dobra. I to coś chce dobić? I to... Nie, no chyba koniec. Nie, nie ogarnę się. Stary, ja to mam do przeszukiwania. Zobacz, ile to jest... Kurde. Zepsułam akcję. Dajcie mi 2 sekundy spróbować, czy mogę tam wejść ponownie? Nie, dobra, idziemy. Bo tam było pewnie jakoś dojść do tej niebieskiego tej fragmentu. Quite possibly. He has no reason to keep Dante alive. Jaki ty kuźwa miły jesteś. Kolejna arena do walki. Berserki jeszcze tak zapydziała koza. No z przyjemnością go obudzę, bo są już 3 berserki. I zapyziała koza. Więc cokolwiek jest do bicia jest w moim interesie. Dobra. Dobić. I jeszcze ten został.
pierce through him. Ascend. O cholera. Serenity upon you. Behemoth. Dobra, tego na niego wezmę. A, czyli on się uwalnia z... czy... nie wiem, faktem. Grunt, żeby Mordka go zabił i tyle. Berserki już możemy sami wziąć. Grunt, że mnie oberwała... i teraz. Savage. No i super. Czy nam się otworzyło to samo przejście, które mieliśmy przed chwilą? A nie, bo my stamtąd przeszliśmy. Dobra. Kiciuch. If we had the Devil Sword Sparta, Nero might just be able to defeat him. Almost there. Are you gonna make it, V? Yeah. Jest i złoty orb. Teraz pytanie. Czy ja mam podejść? Ci z nożyczkami. O Boże. Demolish. Wiecie, co mam pomysł? Może szybciej pójdzie dzięki temu, że tak zrobię. Chociaż chyba on... A nie, dobra. Jak go uderzył, to poszło szybciej. Nie, 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 nie. Chyba kocur mu najwięcej robi, wiecie co? Tak zauważyłam, że... Opa... I go dobijamy. O Boże, kiciek! No niestety, ja muszę uciekać. Co za... wkurzające zwierzę. Wiecie co? Żeby ten mi nie przeszkadzał, nie? Bo on jednak jest wkurzający, ten berserk. Dobra, to do dobicia. Kitek! I pomóż kitkowi. Tak. Czemu ty w ogóle go nie... Weź go z tyłu. Strasznie długo jest zabawy z nim jako V, bo ja tak się trochę cykam podejść, chociaż wiem, domyślam się, jakbym podeszła. Wiecie, że ja myślałam, że tutaj ktoś wstanie z grobu. Że to jest koniec już planszy i po prostu jeb nam jakiś trup wyjdzie czy co i to będzie, nie wiem, ktoś od V czy co. Co?
Jesteśmy na niedaleko rzekomo. Tak, już jesteśmy na pewno niedaleko. Bo jest już nasz ukochany telefon. No to oczywiście, że zadzwonię. Z jednej strony pomogła V. Impressive. Wychodzi na to, go, że nasz paszczur chciał nam zajumać laskę, nie? Jakkolwiek to zabrzmiało w tym momencie, to każdy wie, o co mi chodzi. 50 tysięcy... Nightmare za 50, a tutaj co jest? Nie chcę. Dobra, nie. Z jednej strony byłabym tak bardzo bezpieczna, nie? Co oni tu jeszcze mają? Mamy 18 tysięcy z jednej strony, nie? To jest to jeżdżenie na nim i potem to i... To mnie troszkę korci. To se wezmę. No i mamy 12 tysięcy. To już na nic mnie nie stać. A zaraz. Chyba na coś będzie stać. Nie 18. Ale tu jest 16. 6. To już kupię. Bo bądź to się przyda. Wiecie, używając tego golema całego jest wygodnie, nie? Idziemy się z kimś nawalać, bo to jest pewne... The devil sword Sparta. No doubt about it. Ale z kim będziemy się tu naparzać? Whoa, this is some kind of ritual shindig, isn't it? You guys got the dance fever for Sparta, don't you? Whoa, easy on the dance floor there, partner. I'll be taking that back. You know your endless worshiping isn't making the Sparta any happier. Up you go. I have to keep going. Co powiecie na to, że od razu włączymy przyjaciela, nie? Its mask changed. Gougeum. So that's your tactic. I'll be sure to watch out for that. Kaja! Zdechnij. The floor is yours. Bądź jednego mamy z głowy. Zostało jeszcze dwóch. Odsuń się ode mnie. Scorch them. It's my turn to play with the devil sword. No właśnie, chcę się go pozbyć, nie? Weź go zabijaj. I teraz go pozbądźmy. Cholera jasna. Tak.
Tak, tak. I jeszcze raz. Strasznie dużo, nie, dużo zabawy jest z nim. A się włączył kolejny poziom jego. Poziom faza, Boże. O, jest super. Jeszcze te wybuchy dzięki naszemu golemowi to fajnie wyszło. No i kolejny korzeń poszedł. Jaki miecz. Przepraszam, że jestem chamska i się śmieję. Po prostu on go tak biedny podnieść nie może. On go ledwo podnosi. It seems this sword is still too strong for me. So close, though, so close. You got a lot of heart, kid. You really do, but you're a bit of a sissy in the strength department. Oh, hey, no offense, you know. That kid Nero, he has the strength. It speaks. Przefarbował się na czerwono. Sparta was concealing Dante's presence. How does one friggin' guy have so much luck, huh? V? No. Get a grip on yourself now. Come on. If only you could defeat Urizen. If only. No. V? No. If only you never existed. Then I... Don't do it, V! No! Co za skurwiel, chciał mi go zabić! On ma coś do Dante. Z tego wychodzi, że on coś ma do Dante. Ale... To będzie koniec na dzisiaj. Tak. Czujcie ten ból i czujcie ten ból mój, który właśnie znowu jest ciąg dalszy nastąpi. Więc dziękuję serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do łapkowania, komentowania, do wciśnięcia przycisku subskrypcji. A jak już zasubskrybujecie, to już wciśnijcie ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia na temat najnowszych filmów. Możecie wbić również na moje social media, Snapchata, Instagrama, stronę na Facebooku. No i trzymajcie się, no i hej!